dzień dobry, nowy dzień. Już straty, opona uszkodzona o krawężnik. Jechaliśmy, był krawężnik, ja uwagi na to nie zwróciłem. Spojrzałem na telefon, czy w prawo, czy w lewo dalej jechać. Uderzyłem po prostu w krawężnik. Jak uderzyłem w krawężnik, tak poszła cała felga, czy koło jest przydarty w pół. Będą to drogie wakacje. Koniecznie wpłacajcie donaty. Trzeba było wziąć Lexusa. Tam się koła nie psują. Ale trochę słońca wychodzi. Tak, mamy piękne słońce. Tak, my tu walczymy z tym kołem. Niestety pokonała nas wymiana koła. To jest aż wstyd przyznać, że nas pokonała. Natomiast zaraz przyjdzie assistance i nie wiem, zabierze, wymieni. Nie mam pojęcia. Ale obiecuję, że po powrocie do Warszawy robimy kurs wymiany kół we wszystkich autach dostępnych w wypożyczalniach samochodów. Więc żeby była jasność, oczywiście kiedy zacząłem wymieniać koło, mam ręce całe brudne, koło nam wypadło i pan w tym momencie podjechał, więc je wymienia. Tu Monika siedzi cały czas i się śmieje w kółko. Nie wiadomo dlaczego się śmieje. Bo mi wesoło. Nie ma powodów do radości. Sam by wymienił, zobaczył, mam całe ręce brudne, bo już koło trzeba wyjmować, ale pan powiedział, że pomoże, więc nikt wymienia i ruszamy dalej, nie? Tak. Idziemy dalej, już limit nieszczęścia został wykorzystany. I pogoda się pogoda się zrobiła, więc... Nie ma tego złego. Nie ma, nie ma. Jedziemy po wino teraz już. Teraz już tylko wino nas ratuje. Jedna z dróg, która prowadzi do Livorno, to jest piękna aleja cyprysowa. Właśnie nią dojedziemy nad morze. Zresztą sami zobaczcie, jak ona jest cudowna, piękna i naprawdę trafiliśmy idealnie w pogodę. Cały dzień lało, a teraz mamy piękne słońce. Droga, która prowadzi do Livorno, wzdłuż linii brzegowej, jest niesamowicie malownicza. Warto się zatrzymać tutaj i nacieszyć oczy tymi pięknymi kolorami i słońcem, na które długo czekaliśmy. Livorno to stosunkowo młode miasto, jak na włoskie warunki. Powstało tylko dlatego, że Florencja chciała odebrać bogactwa takiemu portowi jak Pisa. Co się w pewien sposób im udało. Livorno łączy sobie dzisiaj piękno architektury przeszłości, a także dzisiejszą. Ja właśnie wszedłem na samą koronę wieży, wieży fortecy, aby podziwiać piękno tego miasta. Livorno to oczywiście również głównie port morski, czyli jest tutaj mnóstwo rybaków, którzy codziennie rano wypływają w morze, aby przywieźć jego owoce, dobroci tutaj dla nas, dla turystów, dla mieszkańców. Natomiast ja z nimi rozmawiałem przez chwilę i powiedzieli mi, że tak naprawdę te ryby złowione w morzu prosto z kutra trafiają do Milano, bo w Milano jest wielka giełda owoców morza i tam odbywa się cały sprzedaż i zakup, a potem te ryby i owoce morza znowu wracają do restauracji, na przykład tutaj. Livorno to przepiękna miejscowość, w której się można zatracić, szczególnie teraz, kiedy jeszcze nie ma tych tłumów ludzi, turystów. Jest cisza, spokój, piękne włoskie ciepłe słońce. Ale ja tu przyjechałem, aby zjeść coś dobrego. Idę poszukać jakiejś ryby bądź owoców morza, bo jestem bardzo głodny. Już tego po prostu nie ukrywam. Grazie mille. Chyba widzę jakąś fajną restaurację. Chodziliśmy, szukaliśmy i chodziliśmy. Plecy. Ja już nie mówię. I trafiliśmy do takiej cudownej pizzerii rodzinnej, gdzie podają na przykład wino w szklankach, gdzie pani jest przemiła, przesympatyczna i ma sobie każdą pizzę, jaką tylko się chce skomponować i wybrać. I nie ma kolejek. Ciężki dzień za nami dzisiaj. Ciężki, to prawda. Z tym też się zgodzę. Ciężki. Naprawdę jest taka, że jest to jedno z gorszych miejsc, które widzieliśmy. Tak. Nie polecamy Livorno. A czyli no, przyjechać, zobaczyć morze i odjechać. Tak. Ja mam takie wrażenie, że jak tu podróżujemy od tygodnia po Toskanii, to mi się najlepiej jadło, siedziało, spędzało czas w każdym mieście, które nie było dużym miastem. Czy
Cortona, czy wszystkie te małe miasteczka, czy nasze noclegi są urocze. Byliśmy we Florencji, miliard osób, kolejki, gwar, daleko wszędzie. Jesteśmy w Livorno, mimo że jest morze, jest sympatycznie, jest fajnie, uroczo, natomiast milion ludzi, wszędzie daleko. I jeszcze raz podkreślmy to, milion ludzi, więc mimo, sezonie, że nie ma sezonu. Więc w sezonie myślę, że tu jest ciężko. I no, nie jest to takie urokliwe miejsce, porównując do śródmorskich miejscowości. To naprawdę, nawet nie wiem, czy tu warto przyjechać. Chyba, że przejechać samochodem. Bo jest piękna autostrada. Wyjść, zobaczyć, nie wiem, kawałek portu, napić się tam espresso i wrócić. Czyli kawę po włosku, włosek nie ma espresso. Czy oni rozumieją espresso, mega sama. I to jest takie, fajnie to widać, że w takich małych miejscowościach, w których byliśmy, to oni dla nich kawę, to jest kawa. A już w każdym dużym espresso, oni wszyscy rozumieją espresso bardzo spod turystów. Więc tak no, bardziej nie... Są mrożarki. Pani pizzę wyjadła, że wrzuci ją teraz. Pokażę wam tę pizzerię jeszcze. Przyjąłem swoją pizzę również. Na pewno jest mnóstwo w niej pomidorów. Ciasto jest bardzo fajne. Chrupkie. Natomiast nie ma wątpliwości, że jadłem lepsze pizze w życiu. A jestem tak głodny, że zjem wszystko.